Cześć! Witajcie na kanale megadiscount.pl. Ze mną są dzisiaj kto? Natalka. I? Oraz Adrian. No właśnie, i wspólnie zagramy sobie fantastyczną grę z naszymi kubeczkami. Jak jesteście ciekawi, o co chodzi, to zostańcie z nami dalej. No to zobaczcie, rozpakowaliśmy już nasz zestaw z kubeczkami, prawda? Tak. Sporo kubeczków jest? Tak. Aż 32 są kubeczki. No i mamy do nich też takie kolorowe denka, prawda? Tak. Będziemy je za chwilę przyczepiać, bez problemu nam to pójdzie. Mamy też podium, gdzie będziemy zmieniać kolory. No i od tego rozpocznie się cała gra. No to co? Najpierw uzupełniamy kubeczki, a później gramy. No to zaczynamy nasze przyczepianie. Przyczepiamy denka. O, super! Kolejne gotowe. Bardzo fajnie. O! Dobra, no i dalej. Trochę nas czeka pracy z tym przyczepianiem. Ale już się robi kolorowo, nie? Tak. No właśnie, dobra. Oho, tu jeszcze mamy takie różowiutkie. Fajne te podstawki. Podobają mi się Wam też? Dobra. No i co, mamy już koniec, czy jeszcze nie? Nie. Ostatni? No prawie, tu jeszcze nam trochę brakuje, to jeszcze tutaj dorzucimy. Nasze, wow, uciekają trochę. No to słuchajcie, możemy sobie rozpocząć już naszą grę. Wszystko mamy przygotowane, kubeczki podzielone. Zagramy sobie w wariant dla dwóch osób, także się będziemy wymieniać parami. Najpierw ja zagram z Adim, później Adi z Natalką, no i na koniec ja kontra Natalka. W wersji dla dwóch graczy wszystkie nasze kubeczki dzielimy sobie na pół właściwie, tak żeby mieć po cztery kubeczki każdego koloru dla każdego gracza. Ustawiamy je sobie w taką oto piramidkę, no i wtedy jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry. Aby rozpocząć grę, przyciskamy na nasz przycisk i widzicie, losują się kolory. Ja wylosowałam różowy, a Adi fioletowy. No i teraz odpowiednio według naszego koloru dokładamy kubeczek i będziemy się ścigać w tym, aby ułożyć jak najszybciej wszystkie kubki w wielką wieżę. Natomiast następny kolor kubeczka wskazuje już nam spód od poprzedniego. Gdy któryś z graczy odkryje, że uwaga, nie ma już takiego koloru kubeczka, żeby postawić na swojej wieżyczce, może zawsze rozdzielić jedną wieżę, aby sprawdzić, czy pod kolejnym kubkiem nie kryje się taki kolor. Uwaga, Adi, chcesz losować? Tak? Tak. No to śmiało. Dobra, naciskaj przycisk i zaczynamy wyścig. Wow! Szybciutko. I teraz według koloru nakładamy następny, nie? Ja mam zielone dno, to zielony kubek. Szybciutko. Dobra. I dalej uciekamy. Jejku! Ale tu trzeba mieć tempo. Dobra. I ojejciu. O, i ja właśnie już teraz nie mam jakiego koloru użyć, to będę musiała nacisnąć guzik. Słuchajcie, ja już nie mam innego koloru, więc naciskam guzik i niebieski kubeczek. O, to taki mam. I teraz uwaga, 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 kolor zielony. Dobra, niebieskiego no nie mam niestety, czyli... Też nie mam. Też nie masz? No to naciskaj ty. Dobra, i sprawdzamy dalej. Zielony, ja mam zielony. No to naciskasz znowu. I ja mam fioletowy i niebieskiego nie mam. To znowu naciskam. Niebieskiego też nie mam, ty układasz dalej? Układasz, a ja muszę poczekać na fiolet. Zielony też nie. Też nie, no to czekamy dalej. Niebieskie. I fioletowy! Wow, słuchajcie, remis! No dobra, to pierwsza runda jest zakończona remisem. Teraz zmierzy się kto? Adi i? Natalia. I Natalka, no właśnie, to ja już ją wołam, żeby przyszła na swoją kolej gry. Teraz jest jeszcze pora na drugą rundę. I będziemy rozkładali nasze kubeczki, żebyśmy mieli je już kolorami. My już ułożyliśmy kubeczki i teraz zaczynamy drugą rundę. Wracamy dalej. Niebieski. I teraz zielony. Różowy. Niebieski, zielony. O, nie mogę. Nie mogę. Mam, skończyłam.
teraz Natalia wygrała, a za chwilę będzie rewanż. A teraz zaczynamy grę. Nie, tylko muszę szybko robić, bo chyba przegram. Nie, ten kubek. Różowy. O, wygrałam tą rundę. To słuchajcie, czas zagrać jeszcze raz, tym razem ja z Natalką. No to uwaga Natalka, naduszaj, no. Śmiało. Jakie mamy kolory? Wow! Ale tempo, jejku! Chyba przegram, coś się tak boję. Niebieski jeszcze mi brakuje, zielony to mam, dobra, fioletowy też mam i... Różowy. Nie mam, nie, mam... Różowy. Nie. Mam fioletowy? Moment. Niebieski. Nie mam fioletowy, nie, mam fioletowy kubek, dobra. Nie wygrałam. Serio? A patrzcie, a mi zostały, o... Nie, tego już. No i na koniec bym nie miała akurat brakującego koloru. To Natalka mnie ograła. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Udało nam się zagrać nawet kilka razy w naszą świetną grę. I co, podobała Wam się? Tak. Bardzo? W okresie czasu nie można znaleźć tego odpowiedniego kubeczka. Trzeba było mieć bardzo szybki refleks, bo się musieliśmy ścigać w tym, aby wygrać ułożenie całej wieży. No i przede wszystkim zdążyć przed naszym przeciwnikiem. Jak się nie miało, coś nie widziało, czy rozstawić, czy nadusić na guzik. No właśnie, pewnie. A jeśli Wy lub również lubicie tego typu gry, no to zostawcie to. Kciuki w górę, pewnie. Zasubskrybujcie też kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Pa.